dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak sobie radzić z bólem głowy. Pierwszym sposobem jest rolowanie okolicy przejścia potyliczno-szyjnego za pomocą dual ballu albo piłeczek tenisowych, które układamy w sposób pokazany na filmie. Piłeczki do rolowania wkładamy do skarpety, a następnie zawiązujemy na supeł na tyle mocno, aby pod naciskiem na naszej głowy piłeczki się nie rozjeżdżały. Kolejnym ćwiczeniem jest rozciąganie odcinka szyjnego. Ręce układamy na szyi, ściągamy je w dół i delikatnie odchylamy głowę do tyłu. Następnie odchylamy głowę do tyłu. Tworzące fałdy skórne ściągamy w dół, a w następnej kolejności zbliżamy brodę do mostka, starając się nie wypuścić skóry spod palca. Kolejnym ćwiczeniem będzie automasaż okolic stawów skroniowo-żuchwowych. Ręce układamy jak na filmie i zsuwamy je powoli w dół. Dobrym sposobem jest także automasaż skroni. Wykonujemy powolne, okrężne ruchy. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji na YouTubie, followowania na Instagramie i polubienia naszej strony Projekt Dieta na Facebooku. I czekajcie na następne odcinki. Pozdrówki!